Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. Dzisiaj znajdujemy się w Skierniewicach. Jest to przepiękna, urokliwa miejscowość pod Warszawą, między Warszawą a Łodzią. I właśnie na tej działce w Skierniewicach, w przepięknym otoczeniu Parku Krajobrazowego, budujemy projekt Dom Pasja 61. Zapraszam do środka. Zanim wejdziemy, proszę spojrzeć, jaki tutaj mamy przepiękny nawis. To jest taki element dekoracyjny. Oczywiście element dachu będzie wystawał poza ten obrys, aczkolwiek dodaje to dodatkowego uroku. To jest jeden z dwóch elementów, który wyjątkowo wyróżnia ten projekt. Zapraszam. Wchodzimy oczywiście przez wiatrołap. Tak technicznie inwestycje w tym miejscu zaczęliśmy 26 czerwca. Dzisiaj mamy 9 lipca, wczoraj rozpoczął się montaż, jutro przyjeżdża konstrukcja dachowa i do końca tego miesiąca będziemy mieli już przykryty budynek. Dalej będziemy oczekiwali na montaż okien i prowadzenie prac wewnątrz. Już tutaj, na sam początek, na dzień dobry, mamy potężne szklenie, które będzie szkleniem stałym, fix, gdyż nie jest to szklenie do ziemi. Kolejnym takim szkleniem, proszę spojrzeć, tutaj mamy kolejnego ponad 3-metrowego fiksa, który będzie w całości przepięknym szkleniem. W tym miejscu znajdować się będzie okno typu Smart Slide. Jest to okno przesuwne, bardzo zbliżone do systemu HST. I właśnie w tym miejscu powstaje przepiękna wnęka. Przepiękną wnękę, którą można przyszłościowo nawet zagospodarować na ogród zimowy, gdyż ta część będzie normalnie zadaszona. I mogę zdradzić taką jedną tajemnicę, że aktualnie pracujemy nad naszym autorskim projektem, tak jak atrakcyjna stodoła AS100, AS110, AS132G. Powstanie projekt, który również będzie posiadał taką wnękę i będzie można go wybudować na wiele sposobów. Na przykład pierwszym ze sposobów będzie taki, że tutaj będzie pustka w dachu i będzie można tutaj zasadzić przepiękne drzewo, które będzie w tym ogrodzie zimowym wyrastało nam aż ponad sam dach. Zapraszam dalej. Z takich ciekawostek, które jeszcze możemy pokazać w tym projekcie, to można powiedzieć, że montaż jak montaż, chociaż każdy montaż tak naprawdę jest inny, to mają one swoje cechy wspólne. Tak jak widać, na budowie jest już pięknie posprzątane. Ekipa montażowa naprawdę wspaniale wykończyła zamki. Proszę spojrzeć, pokażmy może, jak te zamki wyglądają. Nie wystają nam żadne brzydkie strupy z betonu, tylko one są ściągnięte wręcz do wewnątrz, żeby później nie było problemów z wykończeniem, zwłaszcza narożników, gładzią. I jeszcze jeden element. Tutaj, proszę spojrzeć, leży taki wielki blok keramzytobetonowy. Dlaczego? On został wycięty właśnie z tego miejsca. Tutaj będzie 23 cm posadzki na gotowo, ale my wszystkie okna montujemy na specjalnych poszerzeniach. Czyli tutaj do wysokości 23 cm będzie poszerzenie, dopiero później będzie zaczynało się okno. Daje nam to możliwość dojechania tarasem czy kostką bezpośrednio do poszerzenia, ograniczając mostki termiczne. Z tej budowy myślę, że to wszystko. Zapraszam na naszego Facebooka, zapraszam na naszego YouTube'a. Tam mogą zobaczyć Państwo więcej.